Być eko. Co to właściwie znaczy? Bycie eko to nie tylko segregowanie śmieci czy oszczędzanie wody i energii. To tak naprawdę nasze codzienne wybory, zmiana podejścia do życia, życie w zgodzie i harmonii z otaczającą nas naturą, szanowanie jej praw i potrzeb. Co możemy zrobić, aby być eko na co dzień w naszym domu, ogrodzie i pracy? Przede wszystkim ograniczmy wytwarzanie odpadów, a zacznijmy od tych w opakowaniach środków czystości i kosmetyków. Jak to zrobić? Po prostu zrezygnować z kupowania choć części tych produktów i spróbować zrobić je samemu. Dziś pokażę Wam krok po kroku, jak w bardzo łatwy sposób zrobić peeling, maseczkę i płyn do mycia kuchni czy łazienki. Ok, zabieramy się do pracy! Zacznijmy od peelingu kawowego. Będziemy potrzebować kilku łyżek zmielonej kawy, ulubionej oliwy czy oleju lub maceratu. Ja użyję swojego maceratu z płatków róży pomarszczonej, który zawsze robię w wakacje. Dodam też łyżeczkę miodu piernikowego. Cudownie odżywi skórę i pięknie pachnie. Dodam trochę suszonych płatków róży. Działają wygładzająco i ujędrniająco. Mieszamy wszystko dokładnie. Możemy też dodać kilka łyżek cukru, aby peeling jeszcze lepiej ścierał martwy naskórek i poprawiał ukrwienie skóry. Taki kosmetyk przełożony do ładnego szklanego słoiczka będzie świetnym pomysłem na prezent. Posypmy go jeszcze z góry płatkami róży i ziarnami kawy. I gotowe! Zróbmy jeszcze jeden pięknie pachnący peeling. Tym razem użyjemy wiórków kokosowych. Kilka łyżek. Znów ulubiony olej. Tutaj polecam olej kokosowy, który z łatwością roztopicie w kąpieli wodnej. Możemy wzbogacić nasz peeling kilkoma łyżeczkami roztopionego masła shea. Działa łagodząco, nawilżająco i ochronnie. Dodam jeszcze łyżeczkę soku z cytryny. Ma działanie ściągające i pięknie wyrównuje kolory w skórę. Obowiązkowo cukier jako substancja ścierna naszego peelingu. Teraz zabierzemy się za maseczki. Mówi się, że najlepsza maseczka to taka, którą można zjeść. Naturalne składniki i zero chemii sprawią, że będzie też bezpieczna dla naszej skóry. Naszą bazą będzie jogurt naturalny lub skyr. Działa przeciwzapalnie i regenerująco. 3 łyżeczki wystarczą. Do tego łyżeczka miodu i znów ulubiony olej, oliwa lub macerat. Mieszamy, nakładamy na twarz, zmywamy po około 15 minutach i podziwiamy efekty końcowe. Spróbujmy zrobić jeszcze jedną maseczkę. Również ze składników, które zapewne każdy z Was ma w swojej kuchni. Kilka łyżek płatków owsianych. Znów jogurt naturalny. I łyżeczka miodu. Płatki cudownie odżywiają skórę i zapobiegają jej wysuszaniu. Było sporo dla ciała. Teraz coś eko dla naszego domu. Zróbmy teraz uniwersalny płyn do mycia powierzchni. Będziemy potrzebować spryskiwacza, zwykłej wody, około pół szklanki, ocet, może być spirytusowy. Ja użyję własnej roboty octu jabłkowego. Jego zapach jest mniej intensywny. Kilka łyżek wystarczy. Dodam też sodę oczyszczoną, 2 łyżeczki. Uwaga! Soda w połączeniu z octem bardzo się pieni. Możemy też dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Takim płynem umyjemy powierzchnię w kuchni i w łazience. To tylko kilka przepisów na ekoprodukty. W następnym odcinku pokażę Wam m.in. jak zrobić płyn do mycia naczyń i prawdziwe mydło sodowe. Jeśli macie swoje przepisy na ekokosmetyki, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. A wiosną wyjdziemy do mojego ogrodu. Porozmawiamy o ogrodzie przyjaznym zapylaczom, ekologicznym nawożeniu, ściółkowaniu, własnym warzywniku. Do zobaczenia w następnym odcinku.